Cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny filmik testujący maseczki. Tym razem, jako że ostatni odcinek był odcinkiem tematycznym, to tym razem zrobimy sobie mieszankę. Nie pokażę Wam wszystkich od razu maseczek, które zamierzam testować, po prostu będziemy szli sobie na bieżąco. Pierwszą maskę, którą sobie przetestujemy, jest to panda. Panda, którą wygrałam na rozdaniu. Uwielbiam dostawać maski, także bardzo się cieszę. Nie wiem, czy tutaj jest napisane po polsku, bo widziałam tylko po niemiecku, ale tu napisane jest, że maska jest tak jakby, że krem dajemy taki dobry, wiecie o co chodzi. Nie mogę to nawet doczytać, a 10 minut, na 10 minut. Nie wiem, czy efekty będą, ponieważ maska... miałam w tej paczce też kolczyki. Muszę zębami. I te kolczyki po prostu przekuły maskę i dość sporo płynu się z niego wylało. Także nie wiem, czy ta maska będzie miała w sobie te właściwości. Chociaż powiem Wam, że jest nadal bardzo mokra, także powinno być ok. Nie jest jakoś ekstremalnie nawilżona, ale wystarczająco. No ale chcę i tak ją przetestować, bo po pierwsze to jest wygrana, a po drugie lubię maski, które jakoś wyglądają. I panda, zobaczcie. Bardzo fajne przedstawienie pandy, ma nawet uszka. Także jestem gotowa. A Wy? O, chociaż nie jestem, bo będzie zimna. O, ale ładnie pachnie. Może trochę w dół bardziej dam. Tak, to bardziej w dół, a wtedy... Dobra, ja się tą maskę zamę panda, nie będę Wam czasu zabierać, ale bardzo fajnie wygląda. Jeżeli chodzi o wygląd, to bardzo, bardzo mi się podoba. Zobaczymy, jak efekty. Ok, maska, jak widzicie, odchodzi, także czas ją ściągnąć. I teraz co? O, kolejny prysz mi wychodzi, zapomniałam. Wydaje mi się, że skóra jest przejaśniała jakby. Zrobiła się taka bardziej żywa. Wiecie, co ja mam na myśli, jak to mówię. Jeżeli chodzi o ten środek, który powinien jakby tak, wiecie, zrobić mnie jak krem, to jest taki średni, Wam powiem, nie czuję nic takiego wow. Taka bardzo zwykła maska, także pod względem tego, jak wygląda, świetna. Pod względem działania taka sobie, ale jest fajna. Fajnie, że mogłam ją sobie przetestować i chętnie bym przetestowała inne maski tej firmy, bo może tylko ta taka jest, może też to, że ta maska, ten produkt się wylał i nie było tego wszystkiego, co powinno być w masce, nie mam pojęcia. Nie jest zła, mogłaby być lepsza, ale jeżeli chodzi o wygląd, to super. No i mamy kolejną maseczkę. Wiecie co, może jednak włączę wodę. Przepraszam Was za usterkę. Jestem zmęczona, na szybko szukam jakiejś maski, bo jest ich dużo, ale stwierdziłam, że miałam na to ochotę już bardzo długo. Jest to Soap & Glory, maska, którą miałam w kalendarzu adwentowym. Jest to maska super nawilżająca dla suchej i wody, suchej skóry i dla skóry, która jest za mało nawodniona. Pomimo tego, że piję dużo wody, jestem w czasie okresu i tak czuję, że wiecie, ta skóra mogłaby wyglądać i zachowywać się troszkę lepiej. Jestem bardzo zaciekawiona, co tutaj jest. Jest tutaj jakiś różowy kwiat, słuchajcie, komplet z róży, ze słonecznika i z jakiegoś peony ekstrakt. I niby moja skóra będzie taka, wiecie, żywsza. Piękne jest to opakowanie. Mega mi się podoba, szkoda mi tego wyciągać. Jest to maska hydrożelowa, słuchajcie. I trzyma się ją około 30 minut. Jestem jej mega ciekawa. Mega, po prostu mega. Ale pachnie ładnie. O co to? Czekajcie, bo jestem trochę teraz... Czekajcie, czyżby to było... Teraz to się... Co to chodzi? Aha! Jest... Ząg. Dobra, czyli to idzie na usta. Nie lubię tych masek dwufazowych, że tak powiem. Dobra, to idzie na usta. Ale ładnie pachnie. Mm.
Zobaczmy. To gdzie jest reszta tej maski? Ale pachnie ładnie. No to tu jest góra w takim razie. Wszystko wyjaśnione. O Jezu, jaka dziwna. Powiedzcie mi, czy wiecie, dlaczego dają te maski w dwóch częściach zamiast w jednej? Czy jest ku temu jakiś powód? Jestem tego bardzo ciekawa. Czy to po prostu... Mogę sobie troszeczkę obniżyć, bo ona jest duża. O, zobaczmy. Fajna w dotyku jest. Fajna. Mega ma zapach. Mega przyjemny zapach. O, także wiecie co? Ja będę kończyć. Pokażę wam jeszcze... Mam nadzieję, że się będzie trzymać. No i co? Trzymam 30 minut i zobaczymy. Okej, słuchajcie, minęło tak 22 minuty, ale mnie bardzo już ta maska denerwuje. Także stwierdziłam, że ją ściągnę. Ogólnie spoko się trzyma, ja leżałam w sumie w tej wannie, także wiecie, nie moglibyśmy z nią nic robić, ruszając się, ale to chyba wszystkie maski hydrożelowe, które miałam, mają taką po prostu... tak się dzieje po prostu. I teraz tak. No ja widzę dużą różnicę w kolorze skóry. Wydaje mi się, że skóra jest mniej zmęczona niż była, ale to może być tylko moje złudzenie. O, jeżeli chodzi o dotyk, wow, uwielbiam. Bardzo mocne nawilżenie. To jest naprawdę maksimum nawilżenia. I to, co ja lubię, czyli ten płyn, czy ten ekstrakt, który nas... nie wiem, ja to nazywam, że ma działać dla nas jak jakiś krem czy produkt, który nakładamy na twarz, jest naprawdę rewelacyjny. Świetna maska, naprawdę świetna maska. Bardzo mi się podoba i jeżeli spotkam te maski Soap & Glory, gdzieś na przykład w Superdragu będąc, ale nie teraz, bo na razie oszczędzam pieniądze, to na pewno ją zakupię, bo jest świetna. O, właśnie mi spadł kolczyk. Także naprawdę wam polecam, bo jest świetna, rewelacyjna. Kolejna maska, z którą do was przychodzę. Jest to maska, którą bardzo chciałam przetestować i udało mi się wygrać ją w rozdaniu. Jest to maseczka firmy Marion. Maseczka Butterfly, natkanienie w okolicy oczu, czyli maska z nadrukiem efekt motyla. Mega jestem ciekawa tej maski, ponieważ jej nie miałam. Alga wakame wspomaga odpowiedni poziom nawilżenia skóry, ekstrakt sibikusa, koi zaczerwienienie oraz zapobiega przesuszeniu skóry. Dziesięć minut. Zobaczmy, jak ona wygląda. Ładnie pachnie. Taka malutka. Wiecie, jestem przyzwyczajona do takich wielkich masek, a tutaj o. Come on. Zobaczmy. O! Ja nie powiedziałabym, że to jest motyla maska, ale jest ładna maska. Powiedzmy tak. O! Zobaczcie. Ale fajna, śliczna jest. Mega się cieszę, że jest mi dane ją przetestować. Teraz jak nałożyłam ją, to faktycznie jest motyla, bo tutaj jest kształt motyla. Bardzo fajnie się nałożyła, bardzo fajnie jest nawilżona i ogólnie uważam, że jest przepiękna, naprawdę jest przepiękna. Mega się cieszę. Trzymamy ją 10 minut i zobaczymy, jakie będą efekty. Dobra, trzeba ją ściągnąć. Jest mi takie szkoda. W ogóle chcę sobie kupić inne produkty tej firmy, ale nie mam pojęcia gdzie, także napisałam do nich... bo byłam u nich na stronie, ale nie ma tam opcji kupienia, także nie wiem, gdzie się kupuje. Też sobie zaraz poszukam, bo nie miałam czasu, ale ogólnie jestem mega zadowolona, strasznie mi się ona podobała i czekajmy, zobaczmy teraz efektów. Ale mi szkoda ściągać, powiem wam, naprawdę. Jeżeli chodzi o grafikę, to jedna z najbardziej ładnych masek. Zobaczcie, wydaje mi się, że tak jakby przyjaśniała mi ta skóra wokół oczu. Bardzo fajne, może nie nawilżenie, nawilżenie jest ok, ale bardzo fajne uczucie takie pod oczami, takie, nie wiem jak to powiedzieć, no jest oziębienie, ale tak jakoś, nie wiem jak to powiedzieć, naprawdę pierwszy raz odebrało mi mowę.
Jakbym po prostu miała jakiś fajny krem pod oczami. O, powiedzmy tak. Słuchajcie, powiem wam, że dla samego tego wyglądu, dla samego selfie naprawdę opłaca się tą maskę. I to jest jedna z moich najbardziej ulubionych masek w tym roku. Właśnie przez wzgląd na wygląd. Jest mega, mega fajna i mega się cieszę, że ją wypróbowałam. I wam też polecam. Ja sobie chcę teraz na brodę zrobić maskę, to islandzki płyn. Ale o niej więcej na filmiku, który robię bezpośrednio, bo robię dwa filmiki, ten i robię jeszcze jeden o właśnie maskach w tubkach, także czas nałożyć sobie tą maskę, ale o tym w innym odcinku. Polecam wam tą maskę. Kolejna maseczka w maseczkach mieszanych. Tym razem mam ochotę na tą maseczkę z Primarka, maseczka Glow. Jest maseczka koreańska, która jest ekstraktem z pereł, z orzechem i witaminą E, która pozwala nam odzyskiwać naturalny kolor skóry. Jest to maseczka w płachcie i kosztowała tylko 80 pensów. Moja skóra wygląda tak w tym momencie, nie za ciekawie, nie oszukujmy się. Masakra, 15-20 minut ją trzymamy. Oczywiście będzie biała, ale jestem bardzo ciekawa rezultata. Maseczka jest praktycznie bezzapachowa, ale ma bardzo fajny płacht, czyli nie jest ten cienki, co ja go tak nie lubię. I jest nawilżona, ale bez przesady. Ja też nie lubię, jak aż ta woda, wiecie, cieknie nam, bo i tak tego produktu połowa wycieka, więc po co się babrać. Zobaczmy, jak się nam rozłoży. Wydaje mi się, że będzie dość sporawa, jeżeli chodzi o wielkość, ale zaraz zobaczymy. Najpierw wyzwanie, żeby ją rozłożyć. O, udaje nam się. Już prawie, prawie, przepraszam za opóźnienie, ale już mamy. Tylko gdzie tu są, to są usta, się domyślam. I tu mamy nosek. Taka, nie lubię, jak się tak maska zwija, to wam powiem od razu. Także co, nakładamy i będę ją prostować na twarzy, dobra? Tak będzie mi najprościej. Zobaczcie, jak ona śmiesznie wygląda. Wiecie, nieraz są takie maski, że się wyciąga, nakłada się je na twarz i już jest super. I takie lubię najbardziej. A ta jest taka trochę... Widzicie, trzeba się troszeczkę z nią namęczyć. A jeszcze jak człowiek się spieszy, żeby to wideo nie trwało 500 lat, to jeszcze... Wiecie, mamy takie przysłowie, powiedzenie, że jak się komuś spieszy, to się diabeł cieszy. I właśnie to dzieje się u mnie. Ogólnie uczucie... tego ekstraktu, cokolwiek to jest, bardzo fajne, bardzo przyjemne dla skóry. Zobaczmy. Podubmy sobie w nosku. No i tu można na oczy, tylko że ja wiadomo, nie używam, także ja sobie troszeczkę podtyguję. Dobra, ja będę kończyć, bo nie chcę wam zawracać głowy, ale no śmieszna jest. Zobaczymy, jak będzie działać za 80 pi. Szkoda, że tu... O, może tak wejdzie, żeby trochę pod tym okiem było. No trudno. No nie wygląda za ciekawie. Na pewno zdjęcia sobie w niej nie zrobię, bo trochę wygląda tak, jakby ją pies zjadł i wypluł. Także mam nadzieję, że efekty jej będą lepsze. Widzicie, jest za duża tutaj, za duża tutaj. No i na razie taka jestem średnio do niej nastawiona, ale miejmy nadzieję, że efekty będą lepsze. Także do zobaczonka. Dobra, także ściągamy sobie tą maseczkę. Czas zobaczyć, jakie daje efekty. Spokojnie trzyma się na twarzy. Także o, i co? Czekajcie, może sobie przetrę, nie wiem czy to... No światło jest beznadziejne. Czy odzyska swój koloryt? Nie wiem. Wydaje mi się, że skóra wygląda dokładnie tak samo, jak wyglądała przed maską. Jeżeli chodzi o dotyk, no to jest i nawilżona, i jest też spoko uczucie. To nie jest nic takiego, wiecie, wow, jaka super maska, na pewno ją kupię drugi raz. Ale nie jest zła, także za cenę 80 pensów jest ok. Chociaż tak jak mówię, nawet niektóre maski z AliExpress lepiej działają, które są za 40-50 pensów. Ale jeżeli potrzebujemy jaką maskę na teraz, nie wiem, na przykład przed wieczornym wyjściem, to myślę, że bardzo fajna właśnie przed jakimś wieczornym make-upem się przyda i jest w miarę ok. Nic specjalnego, ale za tą cenę jest ok. Jeżeli na przykład ją zobaczę następnym razem, a będzie na przykład na promocji, na pewno kupię ich więcej, żeby na przykład dać wam do rozdań, bo te maski są często na promocji, także czekamy. Cieszę się, że ją przetestowałam, wiem, że nie działa, nie daje mi żadnych efektów ubocznych. Nic super, ale jest ok. Także zobaczymy, co będzie
dalej, w sensie jaka będzie następna maska, bo ja nie mam pojęcia. Hej kochani, przyszedł czas na ostatnią maseczkę. W ogóle odwrotnie zrobiłam telefon, także poczekajcie. Od razu lepiej. Także przesunęliście się ze mną. Ja właśnie zaraz idę się okąpać, w ogóle jak mi te włosy odstają. I stwierdziłam, że nagram Wam, stwierdziłam, że zakończę serię maseczkową kolejną, czyli kolejny odcinek, żeby nie był taki długi. I zrobimy sobie ostatnią maseczkę tego odcinka. Będzie to maseczka, którą kupiłam w Polsce z firmy Pure Dream. I jest to maseczka kolagenowa z malinami. Jest to maska zakupiona w Polsce, nie pamiętam ile ona kosztuje, nie będę Was kłamać. Na pewno była tania, bo ja nie brałam jakichś drogich masek będąc na urlopie w Polsce. Dokładnie umyć, osusz twarz, wszystko to już zrobiłam, 15-20 minut. A to co robi nam ta maska, albo powinna robić, maska skutecznie odżywia i nawilża dzięki mieszance ekstraktu z malin, kolagenu i witaminy E. Bogate działanie malinnych składników zmiększa i odżywia pozostawiając skórę miękką, odświeżoną i nawilżoną. Także ogólnie moja skóra jest teraz fajna, bo make-up remover, którego teraz używam, jest rewelacyjny. Ale zacznijmy od tego, to jest maska. Ona pachnie owocami, normalnie pachnie owocami, przepięknie. Słuchajcie, polecam Wam już po zapachu tą maskę. O Jezu, jak ładnie pachnie, bardzo fajny materiał. Ale wiecie, że to na mnie jest bardzo ważne, że to nie był ten potargany. Bardzo łatwo widzę, że będzie się tutaj nam rozkładać, czyli nie będzie tej zabawy, co chyba ostatnio to była, nie? Tak mi się wydaje. W ogóle czasem tak mam, że mówię do Was i czekam, jak któraś z Was mi na przykład przytaknie, ale jeszcze takich cudów nie ma. O, patrzcie, się powiedziałam chyba za szybko, że ta maska się łatwo otwiera, bo nie mogę znaleźć drugiego kunca. O my lord. O, mamy. Zobaczcie. Tu mamy na oczy. Tu mamy na nos. Na nos od razu przestawię, żeby nie było znowu, że w nosie dubię, wiecie. Bo jak dubię, to poza anteną. Żartuję oczywiście. Dobra, jadę dalej. Ale pachnie, słuchajcie. No, mogę Wam przysiąc, że jeszcze żadnej maski tak pachnącej, tak pięknie pachnącej nie miałam. To jest pierwsza maska o tak intensywnym, owocowym w ogóle zapachu. Normalnie się czuję, jakbym była w lesie i zmierała maliny, naprawdę Wam powiem. Tutaj niech nam się rozteguje. Tutaj sobie zawsze staram, no bo ja nie nakładam na oczy, wiadomo. Nawet nie wiem, czy jakby to miało zadziałać, także wyglądam trochę jak piro teraz z tym zrobionym, może w sobie wsadzę. O, już lepiej to wygląda. No, także słuchajcie, idę rozebrać się, idę pod prysznic do wanny, relaksować się z książką, a do Was wrócę z wynikami, kochani. Jak widzicie, maska nie wygląda już za ciekawie, także ściągamy ją. Jestem bardzo ciekawa efektów. I teraz co? Twarz, skóra, twarzy. Nie wiem, wydaje mi się, że faktycznie ma taki zdroższy, jednolity kolor, ale to też może być tylko moje wrażenie. Wiadomo, poliki trochę zaczerwienione, ale to nie jest od maski, tylko od bardzo, bardzo gorącej kąpieli. O Jezu, fajno. Skóra w dotyku jest super. Bardzo fajna. Nie z tych wow, 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 the best, ale naprawdę wyższa półka. Naprawdę. Bardzo fajna maska. Bardzo fajne nawilżenie i bardzo fajny produkt. Czuję tak, jakby właśnie jakiś fajny kremik dałabym na twarz. Także powiem Wam, bardzo, bardzo, bardzo fajna ta maska. Jeżeli gdzieś ją zobaczycie, to polecam Wam ją wypróbować. A póki co kończę już ten odcinek. Słuchajcie, bardzo dziękuję za wszystkie kciuki w górę, za wszystkie nowe przybyłe osoby. A jeżeli oglądasz to i jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to proszę zrób to właśnie teraz. Sprawisz mi mega radość. Dziękuję wszystkim za uwagę. Buziaczki, pa, pa.